to złożę. Dobrze, dobrze, złożę. Dobra. Dobra. Ja się czuję, jak jest specjalistyczna wiedza, będzie pani. Tak, tak, tak. Oczywiście. Coś do pisania jest, pani minister, czy dać? Jest. Chociaż woda to. Proszę. Tak, oddaję. Czy my mamy na sali jeszcze pana Rutkowskiego z Solidarności? Czy pan Rutkowski dotarł? Nie dotarł, dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na debacie pod tytułem Kształcenie zawodowe w energetyce, a rynek pracy. Debata została zorganizowana przez Gazetę Polską, która włącza się do dyskusji nad stanem szkolnictwa zawodowego w Polsce. Nasza debata ma za zadanie odpowiedzieć na pytania, jaki jest stan szkolnictwa zawodowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby branży energetycznej, a także jak możemy ocenić dostosowanie się kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Między innymi porozmawiamy o tym, czy jest szansa na efektywne funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Naszymi prelegentami będą, witamy szczególnie panią minister edukacji Marzenę Machałek. Witam serdecznie. A także, no niestety nie ma pana Rutkowskiego, ale jest pan Bartosz Szota, radca generalny w Departamencie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witamy panią Jadwigę Paradę, dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witamy pana Marcina Rupińskiego, również z Ministerstwa Energii, a także pana Sławomira Burmana, dyrektora do spraw operacyjnych, członka zarządu Veolia Energia Łódź S.A., pana Jerzego Topolskiego, wiceprezesa zarządu Tauron Dystrybucja oraz pana Arkadiusza Sekścińskiego, wiceprezesa zarządu PGE Energia Odnawialna. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zacznijmy od pani minister. My pozwolimy sobie usiąść, bo tak będzie nam też wygodniej. Pani minister, proszę nam powiedzieć, jak w tym momencie wygląda. Szykowana jest reforma edukacji. Od września startują szkoły branżowe. Proszę nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę tutaj być i wysłuchać też Państwa głosów na temat potrzeb, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, ponieważ jesteśmy w trakcie ogromnie zaawansowanych prac i każdy głos jest dla nas bardzo ważny, ponieważ przed nami dalszy ciąg zmian, jeśli chodzi o reformę kształcenia zawodowego. Jak słusznie pani zauważyła, od września startujemy z pierwszym, można powiedzieć, etapem zmian. Wchodzi szkoła branżowa pierwszego stopnia, po której będzie szkoła branżowa drugiego stopnia. Zmieniamy podstawy programowe, modyfikujemy podstawy programowe, wprowadzamy nowe zawody. Natomiast mamy świadomość, że to wszystko, co zaczyna się od 1 września, jest niezbędne, konieczne, ale to wszystko jest jeszcze za mało. I gdyby miała powiedzieć, co jest w tej chwili najważniejsze, to nawiązanie rzeczywistej współpracy z pracodawcami.
I to jest dzisiaj kluczowe wyzwanie dla ministra Edukacji Narodowej, ale też i wszystkich ministrów, którzy odpowiadają za poszczególne zawody. I w zasadzie nie będzie rozwoju gospodarczego Polski, jeśli nie stanie na nogi szkolnictwo zawodowe. Dzisiaj mnie zapytano, dlaczego mamy w takim stanie szkolnictwo zawodowe. No i tutaj mogłabym przez 15 minut odpowiadać historię po 1989 roku i takie etapy, które doprowadziły praktycznie do zapaści szkolnictwa zawodowego. Nie było w zasadzie do tego momentu żadnych ruchów rzeczywistych, które by świadczyły o tym, że ktokolwiek stawia na szkolnictwo zawodowe. W zasadzie utrwalono stereotypy, że szkoła zawodowa to jest gorszy wybór. Ukształtowana jest tak świadomość, więc praca rodziców, uczniów, więc praca musi być na różnych obszarach. Z jednej strony pracodawca musi być na każdym etapie reformy i budowania szkoły zawodowej, czy to będzie szkoła branżowa, czy technikum, czy policjalna. I w ogóle widzenie zawodu w szerszym kontekście, bo szkoły wyższe też przygotowują do zawodu i chcemy pokazać, że bycie dobrym fachowcem, technikiem czy po szkole branżowej daje dobry status, pozycję społeczną. Jeśli jesteś dobry, jeśli umiesz pracować, to masz dobry zawód, dobrą pracę, masz pozycję społeczną. Bez budowania świadomości, a z drugiej strony pracy z pracodawcami, to się nie uda. Szkoła branżowa jest pierwszym etapem. Pokazujemy też tak w mentalności, że to jest szkoła branżowa. Daje przygotowanie do pracy w branży. My też robimy tam zmiany organizacyjne, takie, które pomogą szkołom funkcjonować, czyli konsolidujemy pewne kwalifikacje do jednego zawodu, żeby szkoła się nie zajmowała tylko i wyłącznie egzaminowaniem. I po długich dyskusjach doszliśmy do wniosku, że my mamy w Polsce system dualny. Mamy, ale pytanie, czy ten system dualny kształci efektywnie do zawodu? Muszę z przykrością powiedzieć, że nie. Więc musimy stworzyć od początku do końca po polsku system dualny, który będzie się mieścił też w naszym myśleniu o dobru dziecka i o naszym rozwoju gospodarczym. A więc z jednej strony przygotowanie do zawodu, a z drugiej strony otwarcie drogi na dalsze kształcenie. Także, bo często kto pomaga podjąć decyzję młodemu człowiekowi? On sam, tak? I szkoła tutaj, doradztwo zawodowe musi być bardzo dobre, bo zła decyzja zawodowa to są stracone szanse młodego człowieka i też niedobrze wydane pieniądze. Ale z drugiej strony wspierają te decyzje rodzice, więc oni też muszą wiedzieć, że warto wysłać do szkoły zawodowej, bo po tym będzie można zarabiać, ale to dziecko nie ma zamkniętej żadnej drogi. Może dalej się kształcić, może zdobyć maturę i może iść na studia. To jest kwestia wyboru, czy tak będzie warto, czy nie. Może to robić w systemie zaocznym, wieczorowym i pracować i doskonalić się w swoim zawodzie. To wszystko są już nasze zamierzenia realizowane, ale to też jeszcze przed nami. W tej chwili, żeby można sobie zadać pytanie, czy są pieniądze na szkolnictwo zawodowe? Proszę Państwa, są. Tylko są tak rozprąszone, w tak różnych miejscach. Z jednej strony jest subwencja, ale jeśli zobaczymy, że jak dużo młodych ludzi jest bezrobotnych po szkołach zawodowych, mimo że w Polsce bezrobocie nie ma, bo są nietrafnie kształceni, no to są to źle wydane pieniądze. Następna rzecz, mamy bardzo dużo projektów unijnych na poziomie RPO, czyli regionalnych programów operacyjnych, także w innych miejscach. I teraz też jest pytanie, czy one, te strumienie idą zgodnie z celami naszej gospodarki i potrzebami młodych ludzi. Więc muszę powiedzieć, że robimy teraz ogromny przegląd tych środków, a także będziemy się spotykać we wszystkich województwach z marszałkami, z dyrektorami, ze starostami, żeby te pieniądze, duże pieniądze, które są na poziomie wojewódzkim, wydać na odpowiednie kształcenie zawodowe. Branża energetyczna jest poważną branżą. Od tego zależy bezpieczeństwo Polski. Tylko i myślę, że na przykładzie branży energetycznej i jej specyficznych potrzeb, dzisiaj z przyjemnością albo z taką otwartością będziemy się w to wsłuchiwać, bo i ta debata jest takim elementem i właśnie przygotowania tej reformy, z którą chcemy powiedzieć, że zmieniamy całkowicie szkoły branżowe, zawodowe w 2019 roku. I ta debata też będzie ważnym przyczynkiem do tego, żeby ta zmiana była dobra i nie tylko symbolicznie dobra, ale rzeczywiście
pomogła przygotować odpowiednie podstawy, odpowiedni model szkoły. My sobie wyobrażamy, że pracodawca nie tylko pisze z nami podstawy programowe i efekty kształcenia, jakie powinien mieć człowiek pracujący w branży energetycznej jako technik po branżowej szkole i tak dalej, ale też uczy i uczy nie tylko praktyki, nie tylko teorii, ale pracodawca może prowadzić szkołę od początku do końca. My jesteśmy na to otwarci. My przygotowujemy takie, już teraz sobie przygotowujemy takie rozwiązania. Jeśli ktoś może i ma i chęć, żeby prowadzić szkołę w branży energetycznej, bo dobrze rozpoznaje potrzeby i są na to pieniądze i wie, że on to zrobi lepiej niż to zrobi szkoła gdzieś tam prowadzona przez powiat, to jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. To jest taka deklaracja. Może też oczywiście my nie mamy nic przeciwko temu, żeby minister prowadził szkoły, minister energii, żeby prowadził szkoły, które będą przygotowały do zawodu. To jest kwestia pewnie dyskusji, pewnie wybrania najlepszego modelu, ale na pewno nie może się to odbyć bez pracodawców, bez dobrze zdiagnozowanych potrzeb, tak żeby to kształcenie było trafne. Nie chcę też Państwa, bo tutaj mamy plany szeroko zakrojone, my chcemy też zmienić strumienie subwencji, strumienie finansowania szkół branżowych, sposób finansowania. Przygotowujemy w tej chwili model diagnozy rynku pracy i prognozowania atrakcyjnych zawodów, tak żeby rzeczywiście finansować te zawody, które są potrzebne. Dzisiaj jednym z elementów tego, że szkoła zawodowa jest często w zapaści, to jest to, że nie uczymy w zawodach, które są potrzebne, tylko w tych, których mamy nauczycieli albo miejsca praktycznej nauki zawodu. I okazuje się, że to kompletnie się rozchodzi z potrzebami czy lokalnego, czy takiego, bo trudno też mówić dzisiaj tylko o lokalnym rynku pracy. Dzisiaj jest taka mobilność, że nie możemy diagnozować tylko w skali powiatu czy województwa, musimy mieć cały obraz zapotrzebowania na takie, a nie inne zawody. Dlatego też te badanie, które w tej chwili przygotowujemy łącznie z GUS-em, łącznie z Instytutem Badań Edukacyjnych, jest dla nas bardzo ważne. Wstępne badanie będziemy mieli w tym roku, ale chcemy i zapisujemy w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, zapisujemy to, że subwencja będzie też uzależniona od trafności, to może nie jest takie dokładne brzmienie, ale taka jest idea, od trafności kształcenia zawodowego. A więc z jednej strony promocja, że warto mieć zawód, ale żeby to było wiarygodne, musi być dobra szkoła w oparciu o trafną diagnozę potrzeb rynku pracy, musi być to robione z pracodawcami i musi być też otwarta droga przed młodymi ludźmi. Mam zawód, umiem coś robić, ale mogę w każdej chwili, kiedy w danym zawodzie przestanie być zapotrzebowanie, bo my wiemy, że ten współczesny rynek pracy dzisiaj jest, a za parę lat nie ma, więc młody człowiek musi być przygotowany do zmiany i szkoła musi być tak skonstruowana, żeby była gotowa się zmieniać. Czyli tutaj mentalność musi się zmieniać na różnych poziomach i rodziców, uczniów, ale też nauczycieli. Musimy się szybko dostosowywać do zmieniającego się świata, a także rynku pracy. Myślę, że dzisiejsza rozmowa będzie dla mnie też bardzo dużą wskazówką i pomocą do dalszej pracy zespołu, który jest i naprawdę bardzo mocno pracuje. We wtorek mamy spotkanie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, będziemy już nasze założenia dalszych kierunków zmian przedstawiać i dyskutować ze wszystkimi ministrami, ponieważ szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo branżowe jest sprawą no, ważną i na tyle ważną, że nikt nie może się czuć zwolniony z dyskusji pracy nad tym, by wspierać dobre zmiany w szkolnictwie zawodowym i na to bardzo liczę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani minister. Rzeczywiście nasza debata w ogóle miała na celu, żebyście państwo mieli okazję ze sobą porozmawiać, bo myślę, że temat kształcenia młodzieży jest naprawdę istotny w tym momencie, kiedy szkoły w ogóle zawodowe zmieniły swój profil, kiedy rzeczywiście my wypuszczamy na rynek młodych ludzi, którzy nie są za bardzo przystosowani do potrzeb tego rynku. Mamy ogromne zmiany technologiczne, mamy zawody, których jeszcze nie są wprowadzone, a mamy już ogromne potrzeby ze strony pracodawców, którzy po prostu potrzebują kadr. Ja pozwolę sobie w tym momencie rzeczywiście zaprosić panów z przedstawicieli branży energetycznej, dlatego że rzeczywiście mamy taką okazję, szanowni państwo, porozmawiać na temat programów, które już są wdrażane w energetyce. Każdy z naszych przedstawicieli ma takie propozycje, więc nawet w tym momencie możemy pokrótce o takich programach opowiedzieć. Ja bym bardzo prosiła pana Sławomira Baumana, żeby, bardzo przepraszam,
pana Sławomira Burmana, aby rozpoczął, rozpoczął informacją o tym, jak wygląda ta woli. Cieszę się bardzo, że mogę również uczestniczyć w tej dzisiejszej debacie, ponieważ szkolnictwo zawodowe, o którym tutaj pani minister przed chwilą wspomniała, jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem energetycznym, o którym tak wiele mówimy i w którym wiele robimy, ale przede wszystkim te prace ostatnie były skupione, i co nie jest dziwne, wokół technik, technologii, które umożliwią naszym instalacjom być bezpiecznym gwarantem dostaw energii elektrycznej, cieplnej. Ale bez człowieka niczego nie jesteśmy w stanie zrobić. My jako Veolia od kilku lat, począwszy praktycznie od 2009 roku, widzieliśmy, że w tym temacie musimy coś zacząć działać. I od tych kilku lat jesteśmy w ścisłym kontakcie z szkołami, które działają w miastach, w których nasze instalacje funkcjonują, gdzie nasze firmy, nasze oddziały działają. Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę programy, jesteśmy, współdziałamy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które ponad szkołami gimnazjalnymi, które przygotowują nam te kadry. Proszę Państwa, w przedsiębiorstwach energetycznych widzimy lukę pokoleniową. Ta luka pokoleniowa jest bardzo niebezpieczna. Jesteśmy, nasza średnia wieku pracowników to jest ponad 50 lat, czy w granicach 50 lat. To pokazuje, że w przeciągu najbliższych 5-10 lat nastąpi znaczna wymiana kadry. Potrzebujemy następców. No niestety różnie to było w tych ostatnich latach z szkolnictwem właśnie branżowym, szkolnictwem dawnych techników, gdzie brak jest tej kadry odpowiednio przygotowanych. Dlatego też my mamy na przykład w Łodzi tak, klasy patronackie, które przygotowują nam absolwentów do wykonywania właśnie pracy na tych nowych stanowiskach. Technik energetyk, technik elektryk, technik instalacji ciepłowniczych, to są rzeczy, które potrzebne nam są do wykonywania na co dzień. I te osoby trzeba kształcić, ale kształcić na takim poziomie z wykorzystaniem już tej nowej techniki, nowej wiedzy, która bez przerwy pojawia się w naszych firmach. I potrzeba jest również, żeby osoby, które przygotowują tą młodzież do wykonywania zawodów, również była na etapie bieżącego śledzenia tego, co się w firmach dzieje, co się zmienia, jakie są zapotrzebowania, na co trzeba zwrócić uwagę. Ponadto ta młodzież musi mieć praktyczny kontakt z tą nauką zawodu. Czyli to szkolenie dualne, o którym żeśmy tutaj, pani minister była łaskawa wspomnieć, ma duże znaczenie, tym bardziej, że młody człowiek oprócz tego, że musi się przygotować teoretycznie, oprócz tego, że w przyszłości wykorzystując tą wiedzę teoretyczną może być dla nas doskonałym pracownikiem, ale u tych młodych ludzi musimy jeszcze spróbować, żeby u nich powstał etos tego zawodu energetyka. Coś, co w ostatnich latach wśród młodych ludzi obserwujemy, że nie zawsze jest dostrzegane, bo przecież praca w energetyce to jest praca w wolne dni, w soboty, w niedzielę, po południu. Ci ludzie muszą być do tego przyzwyczajeni. I gdzie to mogą się nauczyć? Gdzie to mogą zobaczyć? Ano właśnie poprzez kontakt z pracownikami, którzy aktualnie wykonują pracę na swoich stanowiskach. Stąd też w naszych firmach Veolii przywiązujemy do tego tematu bardzo dużą wagę poprzez wyznaczanie naszych najlepszych pracowników, którzy są po odpowiednich kursach, oczywiście pedagogicznych, umożliwiających wymianę czy nauki. Żeby otworzyć też nauczycieli zawodu, którzy niekoniecznie na takie przygotowanie pedagogiczne, mam świadomość, że bez nauczycieli to się jeśli mogę od razu wejść w dyskusję, ja z uwagą słucham, ale my w tej chwili przygotowujemy rozwiązania prawne, żeby się otworzyć na nauczycieli zawodu, teoretycznych, a głównie praktycznych, bo ich nie ma. Tu się też starzeje bardzo kadra. Jeżeli my się nie otworzymy, nie tylko na nauczycieli, ale na innych, na inne osoby, czyli nie pozwolimy na inne wynagradzanie i na mniejsze takie wymagania pedagogiczne tutaj, to będziemy mieli problem, więc tutaj jesteśmy otwarci. Także chciałam tylko wejść. Cieszymy się na takie stwierdzenia i kontynuując wątek, który poprzednio przedstawiałem, właśnie zarówno musimy się skupić na szkoleniu młodzieży, na przygotowaniu kadry nauczycielskiej bezpośrednio na co dzień współpracującą z tą młodzieżą, na wsparcie ze strony pracowników,
którzy posiadają takie możliwości, kwalifikacje z zakładów pracy, żeby oni również się tym dzielili, żeby byli tymi mentorami tych ludzi w życiu codziennym, w różnych sytuacjach, nie tylko często technicznych, ale również zwykłych ludzkich rzeczy, które codziennie się pojawiają. Stąd też w naszej firmie Veoli tak kładziemy na to duży nacisk. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem. Jesteśmy tutaj w energetyce już od 20 lat w Polsce. Chcemy być dalej, jesteśmy odpowiedzialni, patrzymy w przyszłość, dajemy swoje doświadczenia, możliwości, umiejętności. Jesteśmy gotowi, otwarci na współpracę zarówno z instytucjami centralnymi, samorządowymi, lokalnymi, z kuratorami na terenie, którzy przecież ustalają te programy szkoleń. My bardzo często bierzemy udział, co w Łodzi już wykonaliśmy, braliśmy udział przy opiniowaniu programów szkoleń. Proponowaliśmy, w jakich obszarach, co nas najbardziej interesuje, na co należy zwrócić uwagę. Nasze instalacje, które normalnie funkcjonują w jakiejś mini formie, instalujemy w pracowniach technicznych, żeby ci ludzie się uczyli tego, co rzeczywiście za moment ich może spotkać w życiu codziennym. I to cały czas jeszcze chciałbym podkreślić dodatkowe, przygotować tych ludzi, żeby oni wiedzieli, że praca w energetyce to nie jest tylko praca, to jest nawet czasami służba. Do tego trzeba być powołanym i młodego człowieka odpowiednio ukształtować. Czym wcześniej, tym lepiej. I na to zwracamy również uwagę. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja chciałam tylko wspomnieć, że jeśli chodzi akurat o Veolię, to Veolia jest w takiej sytuacji, jeśli chodzi o kadry, że w przeciągu kilku najbliższych lat z 4200 pracowników zabraknie za chwileczkę 720 i to jest najbardziej wyspecjalizowana kadra, z czego 180 osób to jest całkowicie trudno zastępowalna kadra, więc rzeczywiście mamy tutaj, proszę Państwa, bardzo, bardzo konkretny problem. Mówimy tylko o Veoli, za chwileczkę będą mówili panowie z pozostałych przedstawicieli energetyki. To dotyczy całej branży, to dotyczy wszystkich sektorów, więc rzeczywiście to jest bardzo poważny problem i no ta dyskusja, chciałabym bardzo, takie jest nasze też założenie, żeby ta dyskusja przełożyła się na bardzo konkretne rozwiązania, bo my za chwileczkę, za kilka lat będziemy po prostu wyłączać prąd, bo nie będzie miał kto tego prądu włączyć. Bardzo proszę, panie prezesie Tauron. Bardzo proszę do mikrofonu, żebyśmy się słyszeli. Dobrze? Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę debatę i cieszę się, że do niej doszło. Pamiętam rok 2006-2007, kiedy będąc prezesem jednej z grup poprzedniczek, można powiedzieć dzisiejszej, zrobiliśmy analizę, co nas czeka za lat kilka, jeżeli chodzi o kadry. Już wtedy się okazało, że rok 2015-2016 to będzie rokiem, kiedy nam będzie brakowało. Gdzie nam brakowało kadry w niektórych zawodach. Oczywiście problem kształcenia i problem sektora energetycznego jest skomplikowany i jest bardzo różny w poszczególnych spółkach. No, reprezentując grupę Tauron, można powiedzieć, że reprezentujemy cały łańcuch wartości od wydobycia po sprzedaż, wytwarzanie i dystrybucję. I w każdej spółce jest inna sytuacja. Jak dzisiaj, czy rynek pracy, czy szkolnictwa, otoczenie dla na przykład sprzedawców nie rodzi problemu. Dzisiaj można znaleźć handlowców, marketingowców, ekonomistów i tutaj nie ma najmniejszego problemu. I średnia wieku tam może być nawet 30 lat i to się da zrobić. Tak w zawodach, które wymagają specjalizacji, które wymagają pewnego doświadczenia, no tutaj niestety nie ma. Nie ma ani już rynku pracy i to nas już ostrzegano w badaniach, które były robione właśnie w 2007 roku i później opublikowane w naszej firmie w 2009 roku, ostrzegały, że też już tych zawodów nie będzie na rynku pracy na zewnątrz. Był taki czas, gdzie wszyscy się przekonywaliśmy nawzajem, jak się sami zrestrukturyzujemy, to i tak rynek zewnętrzny odpowie, będą osoby, jest bezrobocie i tutaj znajdziemy rozwiązanie na nasze problemy. No niestety stało się tak, jak przewidywali specjaliści dzisiaj, jak to się kolokwialnie mówi, za bramą ci ludzie nie stoją. Ani ci młodzi, ani ci doświadczeni. Firmy, które w około sektora energetycznego pracują, też już pewnych specjalistów nie mają. I tak jak tutaj pan prezes powiedział, no firmy do tej pory radziły sobie dość same różnie, to z różnym powodzeniem.
W grupie Tauron, a w szczególności tutaj w podsektorze dystrybucyjnym, który ja reprezentuję, jest problem no tej luki pokoleniowej, to już mało powiedziane. No dzisiaj w Tauron dystrybucja ponad 50% załogi jest w wieku 50+. No więc można powiedzieć, że to już jest nawet dwa pokolenia jakby brakuje, bo za chwilę jakby zejście tych osób na emerytury za lat 10, czy nawet za lat 5, bo niektórzy są uprawnieni do wcześniejszej z racji stanowisk, które wykonywali, no będzie poważnym problemem, a tak jak wspomniałem, wykształcenie takiego pracownika to jest często 2-3 lata ze względu na zaawansowaną technologię, na konieczne doświadczenia, rozumienia energetyki, która też się mocno zmienia, coraz bardziej nie tylko technologie zaawansowane, ale i automatyka i technika wymaga, aby oni to doświadczenie mieli. Działania, które do tej pory udawało się robić, wydaje się, że one się wyczerpują. Ja wspomnę o tych działaniach, które do tej pory podejmowaliśmy i podejmujemy, ale musimy już szukać nowych rozwiązań. Tutaj no, z niezwykłą przyjemnością słucham wypowiedzi pani minister, że będzie to wsparcie ze strony ministerstwa, na które no kiedyś już oczekiwaliśmy, że wrócimy do dobrych praktyk. No niestety tak się nie stało, ale teraz stajemy już przed ścianą. My jako Tauron oczywiście i współpracujemy ze szkołami zawodowymi, technikami, ale i uczelniami, bo faktem też jest, że również i szkolnictwo wyższe poszło swoją drogą, a my jako sektor poszliśmy swoją drogą. I kształci w większości specjalistów, którzy są dla nas do końca nieprzydatni. To, co się udało zrobić innowacyjnego w Tauronie, a w szczególności w Tauron Dystrybucja, to jest to, żeby szkolnictwo wyższe też zrozumiało wreszcie przemysł, a przynajmniej sektor energetyczny. No, udało nam się powołać tzw. Radę Naukową, czyli takie ciało, które wchodzi wręcz wytypowani przez rektorów uczelni, profesorowie, oczywiście zajmujący się obszarem, jeżeli chodzi o obszar nauki, sektorem energetyki. Wytypowano po jednym przedstawicielu z każdej uczelni. Mamy 6 uczelni zaangażowanych w Tauron Dystrybucja. Po jednym przedstawicielu, którzy uczestniczą wprost w debatach, w dyskusjach, w warsztatach i z zarządem, i z kadrą Tauron Dystrybucja, w którym kierunku idzie rozwój, gdzie my się rozwijamy, jakie mamy potrzeby i w ten sposób mają tą wiedzę jakby potrzeb, które powinni kształcić przyszłych absolwentów wyższych uczelni. Oczywiście organizujemy warsztaty, organizujemy praktyki, ale to jest wszystko mało, aby tego młodego człowieka przyciągnąć. Ale ta Rada Naukowa naprawdę od 3 lat, 4 rok w tej chwili, jest 4. edycja jakby już tej Rady Naukowej, przynosi efekty. Już są specjalizacje. AGH otworzyło Wydział Energetyczny, czego w ogóle nie było gdzie. Wreszcie uczy się młodych ludzi kwestii prosumentów, energii odnawialnej wytwarzania, rozproszonej. Jest jakby te nowe trendy, oni już poznają, a przy okazji mają zaplecze u nas i mogą wprost tego dotknąć, zobaczyć nie tylko w czasie praktyk czy pewnych warsztatów, które otwieramy swoje drzwi i zapraszamy i wykładowców, jak i studentów na takie warsztaty z nami. Oczywiście były kiedyś dobre praktyki, tak pani minister wspomniała, że kadra menedżerska czy kadra techniczna firm uczestniczyła w wykładach, była wykładowcami. Nam się jeszcze w niektórych przypadkach udało dochować, że są pewne warsztaty i ludzie nawet bez przygotowania pedagogicznego, ale są zapraszani i pewne takie warsztaty zawodowe prowadzą z tymi studentami razem z ich wykładowcami, czyli jak gdyby z tym wsparciem pedagogicznym. To też jakby pokazuje tę sytuację, która jest. Ze średnimi szkołami i zawodowymi jest jeszcze gorzej. Co prawda mamy porozumienia podpisane w tej chwili z około 20 szkołami, ale mamy takie obszary, no tutaj Państwu przypomnę, no jesteśmy od Gorlic po Zgorzelec, jakby nasz obszar sięga i mamy obszary, gdzie w ogóle nie ma już szkół zawodowych, chociażby obszar Jeleniej Góry, gdzie nie ma z kim współpracować, jeżeli chodzi o energetykę. Jeszcze łatwiej jest na Śląsku, łatwiej jest w Małopolsce. Takie umowy mamy podpisane,
ale to też są tylko warsztaty, praktyki, spotkania po to, żeby zachęcić tych ludzi do przyjścia do nas do pracy. Zastanawialiśmy się, czy już nie pójść dalej i wręcz nie podpisywać umów tak zwanych zobowiązaniowych, czyli od początku, kiedy przyjdzie taki młody człowiek, czy to do szkoły zawodowej, czy do technikum, czy nawet na uczelnię, jeżeli tylko uczelnia, czy szkoła zawodowa, czy technikum podejmie się takiego wyzwania, to podpisać umowy o tak zwane stypendia fundowane od samego początku i prowadzić tego człowieka, a może po pierwszym jakimś roku, gdyby zobaczyć, że ktoś faktycznie się nadaje i rokuje, to prowadzić go, nawet jakieś koszty ponosić. I byliśmy prawie już skłonni to zrobić, jeszcze uznaliśmy, że zrobimy ostatnie też u siebie jakby rewizję, no bo też jakby zmieniając swoją organizację, sektor energetyczny jakby na rynek się otworzył nieco później niż inne przedsiębiorstwa. Więc jakby jesteśmy, mniejszy staż mamy, można powiedzieć, zderzenia całego rynkowego. Po tych przeobrażeniach, które sektor i grupy energetyczne dotknęły, praktycznie można powiedzieć, że dzisiejsza mapa energetyczna czterech czy pięciu grup to jest tak naprawdę ukształtowana od 2012 roku. Dopiero tak wygląda, jak dzisiaj to obserwujemy. Do tego czasu udało się dzięki temu, żeśmy się pokonsolidowali, wykorzystywać tam, gdzie oczywiście można się oderwać od geografii, wykorzystywać te zasoby, przenosząc kompetencje z jednego obszaru do drugiego. Pomogła tutaj technika, rozwój narzędzi informatycznych, telekomunikacyjnych, ale to już się też kończy. Nie da się do końca, mając średnią wieku, i to nie tylko, tak jak wspomniałem, wśród elektromonterów, ale również kadry inżynieryjnej, technicznej, średnia 50+, i to jest ponad połowę załogi, a w niektórych zawodach mamy już 70-80% powyżej 50+. Nie da się jak gdyby już dalej tymi metodami zarządzać, trzeba tą nową kadrę już ściągnąć, a tutaj jest to te kilkuletni okres przygotowania i stąd jak gdyby podjęliśmy jeszcze takie działania, one w tej chwili trwają w naszej firmie. Odpowiedziałem sobie na pytanie, jaki zawód, jakie kompetencje my jako energetyka będziemy budować przez najbliższe lata i nie będziemy szukać tego na rynku, bo nie znajdziemy, tylko sami musimy je zbudować. Jesteśmy na ukończeniu, aby powiedzenia sobie, tak, ten zawód i ten obszar to my będziemy działać jako i jesteśmy w stanie wtedy podpisać umowę, czy to ze szkołą zawodową, czy ze szkołą średnią zawodową, czy też z uczelniami, na właśnie takie nawet prowadzenie i ponoszenie pewnych kosztów takiego młodego człowieka, aby on później jakby można powiedzieć z obowiązku, z racji, że będzie prowadzony, będą poniesione koszty, mógł przyjść do sektora i przynajmniej kilka lat przepracować. Praktycznie chcieliśmy po takiej rewizji, no praktycznie od nowego roku, czyli gdzieś od września, tu się chyba wpisujemy, to co pani minister powiedziała, rozpocząć już takie rozmowy, aby nie tylko to była współpraca, tak jak to dzisiaj wygląda, trochę bezkosztowa czy bezobowiązaniowa. Jest współpraca tak zwana edukacyjna w obydwie strony, ale również taka zobowiązaniowa, gdzie sektor pewne koszty poniesie, no bo już nie, bo musimy to zrobić. Inaczej nie potrafimy tego, co pan prezes powiedział, tego bezpieczeństwa energetycznego zachować, zwłaszcza, no, że sieć elektroenergetyczna, a tutaj jako przedstawiciel Tauron Dystrybucja, już nie da się, sieci się nie da przenieść geograficznie w jedno miejsce i szukać tam, gdzie są te kompetencje. To, co się dało zrobić, tośmy znaleźli. Tą sieć trzeba budować, trzeba eksploatować, trzeba rozwijać i ona jest w obszarach tam, gdzie wszyscy mieszkamy i tam musimy ją prowadzić. I tutaj już musimy tych ludzi mieć na miejscu. To może tyle, rozpoczynając jakby tę debatę, z której się bardzo cieszę, że... Bardzo proszę, pani minister. Dziękuję bardzo. Być może. Ja bardzo dziękuję za te słowa. Przepraszam, że będę tak wchodzić, bo w którymś momencie będę musiała wyjść. To są bardzo ważne słowa, ale też i uważam, taki kierunek mamy wspólny. I też my widzimy, że jeśli pracodawca inwestuje w przygotowanie pracownika, musi mieć możliwość umowy lojalnościowej, czyli nie tak, że mu zaraz ten pracownik ucieka, ale myślę, że nie stać nas na to, żeby kształcić w branżach nieprzydatnych i nie stać nas na to, żeby nie dołożyć do przygotowania energetyków. I to dobrze, że to, znaczy zmartwiło mnie, że uczelnie wyższe są też tak, jakby się tutaj oczekiwania rozchodzą, ale dziękuję za ten głos i myślę, że jeszcze się spotkamy w doprecyzowaniu konkretu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. W dobrym kierunku idzie ta rozmowa. Ja się już cieszę, dopiero jesteśmy pół godziny. Chciałabym uzyskać informację od pana prezesa Sekścińskiego, jak to wygląda w Polskiej Grupie Elektroenergetycznej. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji na bardzo ważny temat. Moi koledzy już mówili o luce pokoleniowej, więc może nie będę eksplorował tego wątku, tylko postaram się dać jakiś dodatkowy, który w naszej ocenie dotyczy nowych rynków, nowych takich obszarów rozwoju w ramach elektroenergetyki. Czyli tak jak mówiła pani minister, mówiła pani redaktor, ten rynek pracy w energetyce się rozwija. On się zdecydowanie w Polsce nie zwija, tylko on się rozwija na nowe segmenty. Ja może skupię się na wytwarzaniu. Reprezentuję PGE Energia Odnawialna. I my do tej pory staraliśmy się współpracować ze szkołami tego szczebla średniego, tylko też jak mówił pan prezes, to miało bardziej charakter miękki, tak? Czyli właśnie gdzieś na zasadzie współpracy merytorycznej, wykorzystywania naszej wiedzy w programach edukacyjnych, czy później przyciągania tych uczniów, absolwentów szkół średnich na praktyki do naszych jednostek. Takim przykładem jest na przykład szkoła w Wejherowie, gdzie jedna trzecia naszej kadry w elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu, to jest bardzo ważna elektrownia szczytowo-pompowa, 800 MW, ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jedna trzecia załogi to są absolwenci tej szkoły średniej w Wejherowie. Ale mówię, bardziej charakter miękki. A teraz, bardzo się cieszę i za to bardzo dziękuję, mamy taki fajny, pozytywny impuls ze strony rządu, żeby wręcz iść dalej, głębiej, tak? To znaczy, żeby nie bać się inwestować tak naprawdę środków w rozwój, przygotowywanie sobie tej kadry. Bo do tej pory w dużym stopniu było to trochę tak, że rynek pracy sobie, pewnie pracodawcy sobie, tak? A musimy się zbliżać. Jeżeli jest taki impuls, to my na przykład jako PGE Energia Odnawialna odważyliśmy się na to, żeby wręcz wyposażyć 3 pracownie w jednym z, to jest póki co zespół szkół ponadgimnazjalnych, tak zwany elektryk w Siedlcach. I my stwierdziliśmy, że my potrzebujemy kadry o określonej wiedzy. Więc dla nas to jest rodzaj inwestycji tak naprawdę w to, że tam od 1 września, mamy nadzieję, ja w zasadzie jestem pewien, że zdążymy, żeby 1 września została uruchomiona klasa o profilu technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, bo my potrzebujemy ludzi o takiej wiedzy, a ich nie ma po prostu specjalnie na rynku. I tu na przykład czuć te impulsy, bo tam są potrzebne opinie Rady Zatrudnienia Powiatowej, Wojewódzkiej, przepraszam, to pewnie pani minister będzie dużo lepiej wiedziała. I te opinie dosyć szybko udaje się pozytywne pozyskiwać. Więc chciałbym po prostu powiedzieć, że jak jest taki przekaz, że nikt po stronie rządu nie jest zwolniony od tej ważnej debaty, to tak samo po stronie pracodawców, szczególnie w segmencie energetyki. Pani minister mówiła, że pracodawcy wręcz mogliby pewnie prowadzić takie szkoły. No to jak wspominałem, na razie są to takie dosyć miękkie rozwiązania, czyli mają jakiś charakter patronacki te klasy, w które my się angażujemy, no ale nie jest wykluczone, że gdybyśmy my mogli docelowo gdzieś wręcz ingerować, to może niewłaściwe słowo, ale angażować się w te programy nauczania, to byłby też bardzo dobry kierunek, tak? Bo dzisiaj mówimy o elektryku, który naprawdę za lat kilka musi wiedzieć, mieć wiedzę no, taką, która jest związana z tymi rynkami rozwoju, chociażby właśnie w obszarze mikroenergetyki, tak? Mikroinstalacji, czyli chociażby rozwiązań prosumenckich, rozwiązań rozproszonych, w obszarze klastrów energii, które chcemy w Polsce budować. Chcemy rozwijać magazyny energii, tak? To są nowe tak naprawdę segmenty rozwoju, gdzie tej wiedzy no, póki co niespecjalnie, no, trudno jest szukać wśród absolwentów sprzed tych kilku lat. Także Ministerstwo Energii też daje takie impulsy. Takim impulsem jest chociażby program Energia dla Przyszłości, czyli program właśnie pod auspicjami Ministerstwa Energii, w który grupa kapitałowa PGE jest zaangażowana, czyli tu mówimy przede wszystkim o stażach.
My ze swojej strony oczywiście też mamy umowy podpisane z kilkoma uczelniami, z Politechniką Lubelską, z Politechniką Warszawską i bardzo liczymy na to, że stamtąd będziemy pozyskiwać absolwentów, ale to faktycznie mówimy często o aspiracjach w zakresie kadry zarządzającej, takiej menedżerskiej, a faktycznie wyzwanie jest na szczeblu też po prostu ludzi, którzy mogą naprawdę otrzymać dobre wynagrodzenie, ale być tymi technikami, tak? Bo też ktoś, jak ktoś z Państwa ładnie powiedział, musi obsługiwać te instalacje wytwarzające energię elektryczną. Także myślę, że nawet nie same rozwiązania legislacyjne, co te impulsy są bardzo ważne, żeby dawać, bo to już dużo zmienia nam w myśleniu o tym, jak my powinniśmy traktować ten segment jako inwestycja. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Pani Minister, ja bardzo proszę. Ja się odniosę. Już w tym momencie zapraszamy do pracy przy podstawie programowej, zapraszamy do tego, żeby przygotować zapotrzebowanie na zawody i pracować w tym momencie w podstawie programowej, gdzie mamy efekty kształcenia. To wszystko jest ten moment, gdzie my się absolutnie otwieramy, wręcz nie wyobrażamy sobie inaczej, a z drugiej strony my też widzimy i cieszymy się, że się w to angażujecie, bo bez tego to nie damy rady, no będzie luka nie tylko pokoleniowa w energetyce. Rzeczywiście. Tutaj się jakby łączę od razu, pani minister, na przykład Tauron razem z Fundacją LTLA na lada dzień wystąpi w ogóle z wnioskiem o utworzenie zawodu elektromontera, więc jakby formalnie wystąpimy. Świetnie, tak, świetnie. Ten ruch już wykonamy dosłownie za parę dni. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście tak jest, że młodzi ludzie, do tej pory problemem było to, że młodzi ludzie studiowali czy chodzili do szkół, które po prostu nie były do końca wyposażone w sposób odpowiedni, taki, żeby zaciekawić tych młodych ludzi i w jaki sposób tą wiedzę im przekazać. Tutaj mamy bardzo konkretne deklaracje z Państwa strony, ze strony Państwa przedsiębiorstw na dofinansowywanie, na specjalne programy, na bardzo ścisłą współpracę pomiędzy resortami i resortami nauki. Jest klimat, jak widać, z jednej i z drugiej strony do tego, żeby rzeczywiście ta ciągłość kształcenia, ciągłość pokoleniowa kadry została zachowana. Oczywiście inaczej pracuje się w sytuacji, kiedy jest to praca dobrowolna, inaczej kiedy Państwo jesteście postawieni po prostu pod murem i to już jest ten przymus współpracy z ministerstwami, ale zdecydowanie widać, że to jest ogromna wola ze strony ministerstw na tą współpracę. Minister, tak samo Ministerstwo Rozwoju, no, premier Morawiecki bardzo jasno o tym mówi, prawda, w swoim planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bardzo mocno pokazuje na inwestycje, na wykształcenie, na tą ciągłość kształcenia. Niedawno na Kongresie Gospodarczym wspominał o doktoratach wdrożeniowych, aby zmienić sposób myślenia i sposób kształcenia szkół wyższych, żeby wychodzili rzeczywiście specjaliści, którzy już mają doktoraty, które możemy od razu zaimplementować do przemysłu. Jak może się tutaj pani minister odnieść do tego, bądź pani dyrektor? W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, to już sprawa doktoratów wdrożeniowych jest po legislacji, także to wchodzi, to jest jak najbardziej właściwa droga. My, tak jak mówię, we wtorek się spotykamy z premierem Morawieckim i będziemy już bardzo szczegółowo rozmawiać o tym, co mamy, co zmieniamy i co jest jeszcze konieczne, bo i ze wszystkimi ministrami, którzy są w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. To jest absolutnie niezbędne i ja myślę, że to nie o to chodzi, że jest przymus, tylko jest diagnoza. Potrzeba takich specjalistów, potrzeba takich fachowców i musimy zrobić wszystko z każdej strony, żeby nie doszło do tego, że nie ma kto pracować. I tutaj są, jeszcze raz powtórzę, jest kilka obszarów. To z jednej strony miejsca pracy są, ale miejsca praktycznej nauki zawodu, czyli takie, które są, odzwierciedlają rzeczywistość, która jest w zawodzie, bo tego pewnie nie ma. A z drugiej strony trzeba zachęcić młodych ludzi, żeby się chcieli uczyć. Ja z ubolewaniem słyszę, że na przykład w Jeleniej Górze, w której mieszkam, nie ma szkoły, na którą byłoby zapotrzebowanie, czy klasy. I już tutaj myślę, że możemy się zaangażować. Nie wiem, jak wygląda sprawa w Zgorzelcu, gdzie mamy pewnie też bardzo dużo potrzebnych fachowców.
To jest bardzo, myślę, dzisiaj konkretna dyskusja, tak? Bardzo konkretna dyskusja na każdym etapie, że nie tylko szkoła zawodowa, branżowa, technikum, ale i uczelnia wyższa, a dalsza praca naukowa musi odpowiadać zapotrzebowaniom gospodarki. To nie mogą być dwa różne światy, które do siebie nie przystają. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście tak jest. Premier Morawiecki ocenił, że bez odbudowy szkolnictwa branżowego, zawodowego oraz technicznego nie będzie szans na budowę silnej polskiej gospodarki. No to jakby to jest takie podsumowanie, chociaż jesteśmy dopiero w połowie. Chciałabym zapytać może panią dyrektor, jeżeli mogę prosić panią dyrektor, w jakim stopniu rozwój szkolnictwa zawodowego przyczyni się do zasypania luki pokoleniowej w przemyśle? Czy można określić perspektywę czasową zapobieżenia tego zjawiska w stopniu niezagrażającym gospodarce? Jak my możemy tutaj jak najszybciej to wszystko zasypać, tą lukę? Szanowni Państwo, tak, już rzeczywiście pani minister na wstępie powiedziała, że robimy najszybciej, jak jest to możliwe. Wprowadzamy te zmiany, które są możliwe od 2017, czyli branżowa szkoła, analiza podstaw programowych, uaktualnianie treści, wprowadzanie nowych zawodów, to, co jest konieczne, co jest potrzebne. Jednocześnie pracujemy nad tym, na które zawody rzeczywiście jest zapotrzebowanie, żeby te pieniążki nie szły na marne. W 2018 mamy kolejne plany, mianowicie dalsze uaktualnianie. To jest dla nas praca permanentna, to uaktualnianie treści kształcenia, jak i uaktualnianie listy zawodów, w których mogą kształcić nasze szkoły. I tak jak pani minister powiedziała, od 2019 wprowadzamy wszystkie zmiany, te, które są w tej chwili zaplanowane. Tyle, ile jest możliwe, w tej chwili wprowadzamy obecnie. Również pracujemy nad tymi wszystkimi obszarami, mianowicie kadra. To jest to, o co nam doradztwo zawodowe już wprowadzamy od 2017, od 1 września 2017. Mimo że projekt pilotażowy idzie równolegle, jest realizowany tak, aby nam dać rezultaty i wprowadzić je do rozwiązań systemowych, czyli do rozporządzenia, które docelowo od 2018 będzie regulowało funkcjonowanie generalnie dobrego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Dziękuję. Dodam, jeśli mogę, nie będzie luki pokoleniowej, jeśli rzeczywiście branża energetyczna zaangażuje się w kształcenie zawodowe. Jeśli razem to zrobimy, to tej luki nie doprowadzimy, a chyba nie ma wyjścia i się będziemy angażować. Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego? Bardzo proszę, panie doktorze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, kształcenie w zakresie na kierunku energetyka tak naprawdę realizowane jest w każdym regionie kraju. To kształcenie jest realizowane. Cieszy się ono zainteresowaniem studentów mniej więcej, w zależności oczywiście od kierunku, od uczelni, od 3 do 5 kandydatów na jedno miejsce na takim kierunku studiów. Ogólnie studiuje około 10 tysięcy studentów kierunek energetyka. To, co wydaje się, i oczywiście te wszystkie działania, o których tutaj szanowni przedmówcy wspominali, czyli pewnego rodzaju zbliżanie kształcenia, procesu dydaktycznego, badań z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw, sektora energetycznego, ono następuje. To są różnego rodzaju działania, które albo właśnie się dzieją, albo niebawem zostaną zmaterializowane, choćby doktoraty wrożeniowe, choćby możliwość zaliczania praktyków do minimum kadrowego. Jednakże w dużej mierze ta współpraca, ona powinna odbywać się właśnie na poziomie przedsiębiorstwa uczelnia, ponieważ uczelnie cieszą się z autonomią programową i tak naprawdę to one kreują konkretne programy studiów. To, co wydaje się istotne, to to, że no oczywiście kształcenie zamyka pewnego rodzaju etap w życiu danego człowieka. No i praca ma być tym kolejnym etapem i warto byłoby, żeby człowiek, który poświęcił wiele lat na to, żeby wykształcić się w danym zawodzie, no miał realną szansę, możliwości i dobre warunki
pracy w tym zawodzie. Więc tak naprawdę w jakiś sposób sprowadza się to również do tego, do warunków, jakie przedsiębiorstwa będą mogły zaproponować absolwentom, czy to szkół wyższych, czy szkół branżowych, już na samym starcie. No, żyjemy w takich uwarunkowaniach, że jednak oczywiście możemy tutaj, to jest bardzo ważne, mówienie o etosie pracy, o tego różnych, o bardzo ważnych rzeczach, niemniej jednak w jakimś aspekcie prędzej czy później to sprowadza się niestety do kwestii finansowych. Bardzo dziękuję. Ja poproszę jeszcze głos pana Romana Rutkowskiego. Pan Roman Rutkowski, Solidarność. Bardzo dziękuję, że pan przybył. Bardzo dziękuję. Proszę powiedzieć o tym etosie. Jak to wygląda? Jak odczarować? Jak odczarować takie postrzeganie młodych ludzi, szkoły zawodowe? To się naprawdę źle kojarzy. Ludzie mają kompleksy, nie chcą tam chodzić. Jak to można zmienić? Co można zmienić pana zdaniem? Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Pięknie, że związki są też na takich debatach, ponieważ no, trzeba też się uderzyć w piersi. Pani minister, przede wszystkim, żebyśmy mówili o czymś takim, to musimy odbudować miejsca pracy dla tych ludzi. Ponieważ polikwidowano wiele miejsc, posterunków, sprzedano majątki, robiono restrukturyzację przez ostatnie 15 lat. I do czego doszło? Właśnie doszło do tego, że mamy lukę, że nie byli potrzebni pracownicy, że zwalnialiśmy ludzi na programy dobrowolnych odejść za pieniądze, żeśmy likwidowali miejsca pracy. I dzisiaj mówimy, że mamy lukę. Czy my żeśmy się gdzieś zaczarowali w którymś momencie? Oczywiście, o czym mówimy. Szkoły zawodowe, technika zawodowa, studia inżynierskie, to jest to, co powinno budować gospodarkę. To jest to, co jest najważniejsze. Nie może być tak w energetyce, że dzisiaj jakaś komisja przy piekarni wydaje dokumenty, że ktoś jest energetykiem po dwutygodniowym kursie. I taka osoba przychodzi do energetyki i ona mówi, ja będę pracować w energetyce u pana, bo ja mam taki papierek. Szanowni państwo, zmiany, które wprowadzono, przepisy, które rozmydlono, spowodowały w okresie 3 lat ponad 17 wypadków śmiertelnych, które są pod dywan zamiecione. Kiedyś nam mówiono, wypadki były i będą. Tego się boją młodzi ludzie. Tego się boją, że przychodzą do pracy niebezpiecznej i trzeba stworzyć takie warunki i tak ich po prostu przygotować, że młody człowiek przychodzący do pracy po szkole zawodowej, po technikum czy po studiach ma to przygotowanie. Bo tego prądu nie widać. Tego prądu nie widać. A niektórzy ludzie, którzy grzebią przy przepisach, po prostu jakby stwarzali dodatkowe zagrożenia dla tych młodych pracowników. Powiem tak, zakłady czy firmy energetyczne, które mają zatrudniać tych ludzi, powinny być atrakcyjne. One się powinny otworzyć na młodego człowieka. Nie tylko ustawić się biznesowo, tak jak było to do tej pory, i albo przychodzisz i wyrabiasz normy, albo chłopie, jesteś niepotrzebny. Wiadomo, że tych ludzi trzeba przygotować. Wiadomo, jak wygląda sieć energetyczna. Przyuczenie na sieci to są lata, kolejne lata. On przychodzi po szkole przygotowany. Ale co daje takie wykształcenie takiemu młodemu człowiekowi, o czym wszyscy gdzieś tam zapominamy? Ano zapominamy o jednej rzeczy, że w tych szkołach zawodowych, technikach mówi się o BHP. Mówi się o bezpieczeństwie i higienie pracy, o przygotowaniu młodego człowieka do wyzwań. To jest najważniejsze. To jest to, że dodatkowo młody człowiek nabywa pewnych sprawności czy pewnego jakby spojrzenia na niebezpieczeństwo, na to, co może powstać i być. Wiadomo, pieniążki grają rolę wszędzie i też ten zawód musi być, można powiedzieć, dobrze opłacany. My dzisiaj z ministerstwem czy z prezesami rozmawiamy na ten temat, jak to naprawić, w jakim kierunku, jakie dokonać zmiany, żeby człowiek młody przychodzący do pracy wiedział, że będzie miał pracę, za którą będzie miał zarobek. Dlaczego ludzie poszli do prywatnych firm, małych takich i tak dalej? No bo tam im lepiej zapłacono. A pewna bariera, jak w zakładach energetycznych stanęła, ona była nie do przesunięcia.
Więc my jako związki zawodowe staramy się wpływać i staramy się w dyskusjach, w dialogu dzisiejszym jakby pokierować pewne mechanizmy. Może one są mniej wygodne, może są inaczej postrzegane, ale warto o tym z nami rozmawiać. Warto o tym z nami debatować, ponieważ my mamy bezpośredni kontakt z tymi ludźmi. Tam na dole. Oni przychodzą do nas z różnymi problemami, z różnymi rzeczami. Jakby bardzo chcieli zrobić kurs, pojechać do Bielska czy do jakieś na inne szkolenie, zrobić jakiś kurs pod napięciem, kwalifikacje podnieść. Więc to jest ta droga, tylko takich kwalifikacji to jest za mało. Do firm powinien przychodzić młody człowiek z dokumentem. Jestem energetykiem, bo skończyłem szkołę. I my wtedy wiemy, o, to jest gość. W niego warto włożyć wszystko. Czy szkolenia, czy pieniążki, czy stworzyć stanowiska pracy. Więc dzisiaj mamy, to będzie to, to pani minister, to jest ogrom pracy. Bo naprawdę ja bym zaczął od tego, żebyśmy odbudowywali tą energetykę. Żebyśmy wrócili do pewnych rzeczy. Są miasta pozbawione obsługi klienta. Są miasta pozbawione posterunków energetycznych, nawet rejonów energetycznych. Szanowni Państwo, to jest zagrożenie życia. Z jakimi my problemami jako energetycy się spotykamy, z jakimi problemami przychodzą ludzie. Nie chcę tutaj takich rzeczy opowiadać, ale to jest ten element, że jeżeli stworzymy te wszystkie przyczółki, te wszystkie jednostki, które są nam niezbędne, to i społeczeństwo będzie zadowolone, i młodzi ludzie będą mieli pracę i będziemy wtedy mogli powiedzieć, no tak, mamy fajnych energetyków, kształcimy je, jest świetny program. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani minister, bo za chwileczkę pani musi niestety nas opuścić. Bardzo proszę. Oczywiście zostanie pani dyrektor Parada i wszystkie wnioski tutaj spisze, a dyskusja jest dobra, bo jest żywa i jest bardzo konkretna. I też tutaj w trakcie dyskusji nad zmianami, które przed nami, to też nie wyobrażamy sobie, żeby związków nie było i też i w programowaniu, i w kształceniu, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli my się tutaj nie dogadamy i nie zobaczymy, ja to co powiedziałam w pierwszym zdaniu albo w drugim, że w szkole branżowej muszą się spotkać potrzeby rynku pracy, potrzeby pracodawcy, ale muszą się też spotkać potrzeby ucznia. Potrzeby człowieka, czyli coś, co my nie możemy tylko widzieć biznes, nie możemy tylko widzieć, że szybko wykształcimy kogoś, a on za 3 lata będzie nieprzydatny. To jest człowiek, który musi mieć różne możliwości. To musi godna praca, tak? Może to brzmi w taki sposób, że to jest slogan. Nie, to jest to, co powiedział pan przedstawiciel związków. Tu musimy widzieć człowieka, ale tak potrzebne są szybkie zmiany w energetyce i zapełnienie tej luki, że myślę, że jesteśmy naprawdę mocno zdeterminowani, żeby te zmiany przygotować. Ja jestem bardzo się cieszę z tej dyskusji, takiej konkretnej, żywej i mam wrażenie, że w gruncie rzeczy mamy te same cele i świetnie się w tej kwestii rozumiemy, więc liczę na dalszy ciąg, ale już konkretnej pracy. Jest dyskusja. Po dyskusji muszą być już konkretne rozwiązania i my chcemy, żeby wszyscy, którzy tutaj są obecni, niekoniecznie osobowo, ale konkretni ludzie z nami pracowali nad szkolnictwem zawodowym. Jestem przekonana, że nie za miesiąc, ale rozwiążemy te problemy w bardzo dużym stopniu i dziękuję za tę dyskusję. Bardzo dziękuję pani minister. Tak mi przyszło do głowy, jak pan mówi o tym, że to rzeczywiście generuje bardzo dużo pracy. Proszę mi wierzyć, że jak wiele lat współpracujemy z różnymi ministrami, tak bardzo zajętych ministrów, jak mamy od 1,5 roku, to tutaj nie było jeszcze. Także myślę, że ministrowie nie boją się tej ciężkiej pracy. Ja bardzo dziękuję pani minister za udział w naszej dyskusji. Chciałam poprosić głos Ministerstwa Energii. Jak Ministerstwo Energii patrzy w tym momencie na kształcenie zawodowe, jak sobie radzi z tym problemem? Dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, no problem jest faktycznie, tutaj przysłuchując się, jest dość duży, bo faktycznie widzimy tą sukcesję pracowników, czyli tutaj ten niedobór między 40-50% w ciągu najbliższych lat to jest dość duży problem. A wiadomo, przed czym stoi branża. To jest faktycznie, świat idzie w niesamowitym postępie takim geometrycznym. Rozwijamy się, ta innowacyjność, czyli tutaj teraz mówimy, co to jest teraz najbardziej takie chodliwe, czyli elektromobilność. Tutaj jest duże będzie zapotrzebowanie na tych młodych pracowników i tu jest bardzo ważne przy tym kształceniu zawodowym zachęcić ich, dać jakieś impulsy,
a przede wszystkim nawiązać ten efekt synergii, czyli powiązanie tych pracowników z dużym doświadczeniem, osoby starsze, które no, połamały sobie zęby ucząc się na Politechnice prawa Kirchhoffa, a z tymi młodymi, z tym pokoleniem Z, które teraz jakby rodzi się ze smartfonem w ręku i wie wszystko doskonale, czyli tutaj powiązanie tych wszystkich elementów jest bardzo istotne, tak, żeby ta osoba starsza z doświadczeniem potrafiła wytłumaczyć tej młodej osobie, jak działa sufmiarka czy suwak logarytmiczny, a osoba młoda potrafiła wytłumaczyć tej osobie starszej możliwość projektowania w 3D bądź w innych technologiach. Więc, a wiadomo, że ten profil różnych zawodów się zmienia, tak, czyli tutaj wchodzimy w sprawy związane z OZE, z energetyką jądrową, czy na przykład proces zgazowania węgla. Jest wiele innych takich elementów, które właśnie w tym zasadniczym szkoleniu już musi być w kształceniu, a tak samo przechodząc przez poszczególne elementy, dochodząc do szkolnictwa wyższego i też między innymi Ministerstwo Energii wpisuje się w to wszystko, prowadząc, tak jak tutaj pan prezes PGE powiedział, jest ten program stażowy Energia dla przyszłości, jest to program, który pan minister Tchórzewski zainicjował, polegający na tym, że uczniowie ostatniego roku studiów wyższych, czyli to jest piątego roku, wstępują do tego stażu, pierwszy miesiąc jest pracy w ministerstwie, poznanie zasad administracyjnych, potem 9 miesięcy wybranej spółce energetycznej, kolejne 2 miesiące już z tego cyklu jest w Ministerstwie Energii tak jakby doszlifowanie i później, jeżeli te osoby są zainteresowane i oczywiście spółki energetyczne, to wówczas ta osoba zostaje i nawiązuje kontakty i dalszą współpracę. Moim zdaniem też jest bardzo ważne to, żeby, bo też obserwowaliśmy ostatnimi laty, że większość młodych osób zainteresowała się takimi dziedzinami nauki jak finanse, bankowość, gdzie faktycznie widzieliśmy tego, że był boom na ten rynek. Tak? Teraz widzimy, że faktycznie te osoby no, borykają się z pewnymi problemami, jeżeli chodzi o zatrudnienie, a ta branża energetyczna została tak jak gdyby, bo jest to trudna branża, jest to trudna dziedzina w sensie nawet naukowym, bo trzeba poświęcić wiele czasu, wiele chęci, mieć motywację do poznania pewnych elementów, pewnych symptomów tej złożoności, a tej złożoności jest dużo, bo to jest nie tylko inżynier elektroenergetyk, ale to też są osoby, które prowadzą badania rozwojowe, czyli to przy projektowaniu turbin, kotłów, etc., prawda? Więc tych elementów jest bardzo dużo. Ja się cieszę, że tu jest współpraca ze spółkami, z Ministerstwem Edukacji, z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i trzeba iść w tym kierunku, żeby jak najbardziej to rozwijać i promować polską energetykę, bo faktycznie staniemy przed dużym wyborem, a tak i tak świat idzie bardzo szybko. Ta innowacyjność, implementacja wszystkich elementów, które są wdrażane, no, powoduje to, że my musimy jako Polska, jako społeczeństwo musimy to wdrażać bardzo szybko. Stoimy przed bardzo dużym też takim rozwojem, czy to inteligentne leczniki, przede wszystkim rozwój sieci, które są przestarzałe, trzeba je modernizować i tutaj będzie brakowało pracowników. Więc wydaje mi się, że takie dyskusje i takie spotkania są potrzebne i wydaje mi się, że w większym gronie, w większym audytorium podejrzewam, że przyniosą odpowiedni efekt. Pani dyrektor, może jakiś komentarz? Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, może jakiś komentarz do tego? My, tak jak pani minister powiedziała, wsłuchujemy się w głosy wszystkich. Staramy się też rozmawiać ze wszystkimi tak, aby uwzględniać te wszystkie państwa uwagi, wnioski w naszych działaniach. Wsłuchujemy się przede wszystkim w głos pracodawców. Tutaj właśnie wielokrotnie dzisiaj padło to słowo etos pracy. Rzeczywiście dążymy wszyscy do odbudowania etosu pracy, bo okazuje się, że jednak młodzież, która idzie na praktyczną naukę zawodu do pracodawcy. Tutaj mamy takie sygnały, że brakuje umiejętności współpracy, komunikowania się i to właśnie tych umiejętności, których uczą się w miejscu pracy, w środowisku pracy, bo to też jest specyfika każdej branży, jak się komunikować, jak się porozumiewać. My podkreśliliśmy te umiejętności, tak zwane kompetencje personalne i społeczne w naszych nowych podstawach programowych, które podpisała
powiedziała pani minister, 31 marca, a które będą obowiązywać już od 1 września 2017. Także na bieżąco staramy się reagować na to wszystko, co wybrzmiewa. Chciałabym tutaj jeszcze podkreślić, że pracodawców chcielibyśmy włączyć od samego początku, to znaczy począwszy od wnioskowania o nowy zawód, który jest konieczny, aby w nim kształcić, po przygotowanie treści programowych, całej obudowy, czyli podstaw programowych, programu nauczania, poprzez realizację praktycznej nauki zawodu, a także egzaminowanie. No i najlepiej byłoby, żeby efektem całego tego procesu było zatrudnienie dobrze przygotowanego absolwenta. No i oczywiście promocja również ze strony pracodawców, ze strony resortów, z którymi współpracujemy. Stworzyliśmy linię branżową, tak żebyśmy szybciutko mogli z poszczególnymi ministerstwami, ministrami współpracować w sprawie wprowadzania zawodów do klasyfikacji naszej szkolnej. Również chciałabym tutaj powiedzieć, że w wyniku takiej dość bliskiej i aktywnej współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypracowaliśmy takie po raz pierwszy rozwiązanie, które promuje zdecydowanie naszych absolwentów szkoły branżowej, mianowicie absolwent branżowej szkoły drugiego stopnia, który będzie zdawał egzamin maturalny, będzie mógł zamiast przedmiotu dodatkowego, będzie mógł zastosować tutaj egzamin zawodowy, czyli na świadectwie dojrzałości po raz pierwszy będziemy mieć informacje oprócz tych trzech przedmiotów podstawowych, polski, matematyka, język obcy, informację o tym, że oto posiada dyplom technika, na przykład energetyka, technik gazownictwa, informatyka i tak dalej. I to jest taka prosta ścieżka właśnie na uczelnię, że uczelnia, która będzie chciała przygotować dobre kadry dla gospodarki, będzie miała już tę informację i będzie mogła kształcić dalej, bardziej, wydaje mi się, branżowo, tak jak tutaj mieliśmy głos właśnie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które bardzo dobrze zaakceptowało ten nasz projekt i jest to też taka promocja naszych absolwentów. Jednocześnie wpisujemy się z naszymi zmianami w strategię odpowiedzialnego rozwoju pana ministra Morawieckiego. Także zapisaliśmy sobie też wskaźniki, których pilnujemy i staramy się realizować na bieżąco. Pani dyrektor, na jakie konkretne zawody jest w tej chwili największe zapotrzebowanie zgłaszane do ministerstwa? Być może są to zawody, których dotąd nie było, a pojawiły się wraz z rozwojem technologicznym. Jeden zawód taki dość istotny, akurat nie jest to, w ostatnim czasie pojawiły się na pewno technik automatyk, na pewno pojawił się technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, to co już bardzo szybko zauważamy, że wdrażają szkoły. Oczekujemy na kolejne propozycje, jeśli chodzi o tę branżę energetyczną, natomiast zauważyliśmy, że branża budowlana tutaj bardzo mocno naciskała na to, aby pojawił się zawód taki jak technik budownictwa i robót wykończeniowych, technik robót wykończeniowych w budownictwie, ponieważ był tylko kształcony na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, więc w nowej klasyfikacji, na nowej liście już jest od 1 września 2017. Ponadto pojawił się nowy zawód magazynier logistyk, też oczekiwany przez wiele branż, bo tutaj też Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bardzo mocno z nami współpracowało, aby te zawody wprowadzić. Pojawiło się 5 zawodów tak zwanych pomocniczych dla osób, które z niepełnosprawnością intelektualną. Także pracujemy nad tym. My jesteśmy po pierwszym etapie przeglądu naszej klasyfikacji. I to nowe rozporządzenie, które zostało podpisane i będzie obowiązywać od 1 września 2017, ale w tej chwili jest etap drugi i trzeci przeglądu kolejnych klasyfikacji. I tutaj właśnie pani minister zaprosiła już branżę energetyczną. Ja tuż przed spotkaniem rozmawiałam z menedżerem tego projektu. Rzeczywiście mamy tutaj zgłoszenia z branży energetycznej ze strony pracodawców, aby wspólnie opracowywać, zastanawiać się nad tym, jakie zawody powinny znaleźć się w naszej klasyfikacji, jakie treści kształcenia tam powinny być umieszczone. Dziękuję bardzo.
Mam jeszcze pytanie do panów z branży energetycznej. Czy zasadne byłoby utworzenie przez branżę energetyczną szkoły szeroko pojętej, właściwie własnej szkoły, zarówno pierwszego i drugiego stopnia? I czy jeżeli ta szkoła powstałaby, czy miałaby szansę być szkołą bezpłatną? Czy to już zbyt daleko idące? Ja odpowiem na to pytanie. Znaczy tak, trochę zbyt daleko idziemy. Na razie to jest inicjatywa, którą coś tam pani minister słusznie podjęła. Takie, podejrzewam, że taki pomysł trzeba było przedstawić kierownictwu Ministerstwa Energii. Ja uważam ze swojego punktu widzenia jak najbardziej zasadne podjęcie takiej inicjatywy, tym bardziej, że w tym wypadku widzimy już, będzie od razu widać chęć zainteresowania młodych ludzi. Będzie już widać tą ścieżkę tych osób, które by chciały iść w tą branżę elektroenergetyczną, szerokiego pojęcia, bo też mówimy tutaj o rynku etylin czy gazu, tak? No i związane z tym innowacyjnością, bo też nie wiemy, co w przyszłości będzie. Jak ta branża się będzie rozwijała, w jakim kierunku to wszystko będzie szło. Wiadomo, że te sprawy regulacyjne, czyli to jest duży obszar, który też będzie obejmował też i zarządzanie. Z tego co wiem, na rynku międzynarodowym też uzyskanie poszczególnych certyfikatów, jest taki certyfikat międzynarodowy, który podejrzewam, że branża energetyczna to uznaje i respektuje i poszukuje takich osób. To jest tytuł Energy Risk of Professional, który teraz obecnie w Polsce ma 112 osób, ale to też od razu przygotowuje do zawodu. I idąc z tym tropem, jeżeli będziemy kształcić od samego początku osoby i tym będzie ewentualnie Ministerstwo Energii, jeżeli będzie taka inicjatywa ze strony rządowej, żeby Ministerstwo Energii miało taki patronat, to podejrzewam, że spółki energetyczne też będą chciały z tym partycypować, bo będą miały swoich pracowników, którzy będą od spółek, będą przywiązani do tego modelu. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej słusznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A czy szkolnictwo wyższe zna aktualne zapotrzebowania rynku pracy? To znaczy tak, jeśli chodzi o aktualne zapotrzebowanie na osoby, które tak są inżynierami, magistrami inżynierami w zakresie sektora, szczerze mówiąc, tego typu analizy ja przynajmniej z nimi się nie spotkałem. To, co jest obecnie realizowane, co może być interesujące, przy czym jest to, no, wychodzimy tak naprawdę z etapu pilotażowego, to jest śledzenie losów absolwentów, czyli dzięki współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jesteśmy w stanie porównać dane dotyczące tak naprawdę sukcesu finansowego, czy sukcesu zawodowego absolwenta danego kierunku studiów, po danej uczelni, po danym kierunku studiów. Tego typu dane, one na razie są dość mocno pilotażowe, więc prawdopodobnie przejdziemy do jakichś szerszych analiz po zakończeniu tego roku akademickiego. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Chciałam zapytać, czy są jakieś pytania z sali, bo za chwileczkę będziemy robić krótkie podsumowania. Bardzo proszę, pozwolę sobie przekazać. Zbigniew Talaga, wicekurator oświaty, kuratorium oświaty w Poznaniu. Ja najpierw do panów z branży energetycznej mam taką propozycję, żebyście się wszyscy państwo w tej branży włączyli w promocję tych zawodów. Jeszcze nie tak dawno byłem dyrektorem szkoły budowlanej, w związku z tym wiem, jaki to był ogromny problem i właściwie ja sobie z nim poradziłem tylko na rynku lokalnym. Natomiast dlaczego to jest taki problem? Ja państwu powiem, jak to w praktyce wygląda. Mianowicie w tej chwili jest duża konkurencja także między branżami. Otóż dyrektorzy szkół gastronomicznych zawsze się uśmiechali, bo mówią, że oni nie muszą nic robić. Dlatego, że na tym rynku oczywiście działają małe podmioty, ale za nich to robi telewizja. Bo co młody człowiek włączy telewizor, to jest moda na gotowanie. On ciągle widzi, gdzie przełączy jest gotowanie. I jak to się przekłada na nabór? Bardzo dobrze. Oni nie mają żadnych problemów. Tutaj oczywiście tego się zrobić do końca pewno nie da, ale myślę, że takie wspólne działanie pod patronatem Ministerstwa Energii bardzo by się szkołom także przydało. Zwracam uwagę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy, też prowadzi swoją politykę informacyjną, jest wiele klipów promujących szkoły zawodowe, my staramy się oczywiście tą politykę wspierać.
też będziemy wspierać na poziomie lokalnym przez kuratoria, nie ma problemu, będziemy w ramach wspierających Państwu tutaj pomagać. Natomiast tutaj do Pani Dyrektor jest taka prośba wynikająca z dyrektorów szkół. Mianowicie są takie chyba postulaty, które warto wziąć pod uwagę. Mianowicie szkoły branżowe drugiego stopnia, które powstaną za 3 lata tak naprawdę, dobrze byłoby rozważyć, czy nie, żeby te szkoły także były dostępne w trybie zaocznym. Jest bardzo dużo postulatów takich, gdzie ci młodzi ludzie chcieliby już pracować i uzupełniać kwalifikacje. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Oczywiście już to realizujemy. Z naszej strony tyle. Dziękuję. Tak mi przyszło do głowy, żeby ci tak dyrektorzy tych szkół gastronomicznych się za bardzo nie uśmiechali, bo jeżeli nie będzie kogoś, kto będzie ten prąd wytwarzał, to nawet nie będą mieli na czym gotować i zostaną jak Karol Okrasa, będą gotować na ognisku. Szanowni Państwo, jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Bardzo proszę. Energetyka rozproszona, Janusz Wieczyk. Ja mam takie pytanie do Ministerstwa Energii oraz do resortu szkolnictwa. Może najpierw resort szkolnictwa. Jak Państwo oceniacie ewentualny napływ w zawodach takich typowo inżyniersko-technicznych, jeżeli chodzi właśnie o instalacje typowo prosumenckie i obsługę tego rynku? Bo my już teraz zauważamy, że instalatorów i ludzi wszechstronnie wykształconych, jeżeli chodzi o tego rodzaju techniczne wykształcenie, jest po prostu za mało. Tym bardziej, że ruszają bardzo duże teraz już sieci sprzedaży, jeżeli na przykład chodzi o IKEA, Columbus, wiele innych firm, w innych sieciówkach jeszcze pojawią się całe komponenty związane na przykład z instalacjami fotowoltaicznymi plus pompy ciepła i do tego jest potrzebna bardzo duża rzesza instalatorów, ludzi wykształconych, inżynierów, bo to nie są technicy robole, tylko inżynierowie. Jak Państwo oceniacie? W wielu szkołach prywatnych te kierunki już są. Czy Ministerstwo Energii również dostrzega ten problem, bo faktem jest, że oczywiście te ustawy postępują, tych instalacji oczywiście będzie coraz więcej, ale ktoś je musi zamontować. Jak Państwo oceniacie po tych programach, które teraz są uruchomione i będą uruchomione, jaka to może być kadra w skali roku przybywająca na rynek? Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo proszę odpowiedź. Szanowny Panie, jeśli chodzi o kwestie ilościowe, liczbowe. Tak jak wspominałem, na chwilę obecną studentów na kierunku energetyka bądź kierunków, powiedziałbym, takich sektorowych dotyczących energetyki, choćby OZE czy energetyka jądrowa, to jest około 9-10 tysięcy studentów w skali całego kraju. Z tego, co się zorientowałem, to w zdecydowanej większości praktycznie wyłącznie są to uczelnie publiczne. Podejrzewam, że uczelnie niepubliczne mogą prowadzić studia podyplomowe. Prawda? Bo to jest pewnego rodzaju substytut. Natomiast jeśli chodzi o kwestię braku, niedoboru tych kadr, my musimy zmierzyć się z tym problemem, że tak naprawdę od kilku lat sektor szkolnictwa wyższego zmierza się z problemem niżu demograficznego. Tak naprawdę ogólna liczba studentów rocznie maleje. To zresztą widać też, jeśli chodzi o studentów kształcących się na kierunku energetyka, gdyż też widać, powiedziałbym, pewnego rodzaju spadek liczby studentów. Oczywiście on nie jest tak duży jak na innych kierunkach, natomiast jest to w okolicach 5% w ostatnich 4-5 latach. Dlatego też tak naprawdę bardzo dużo zależy od działania poszczególnych uczelni, gdyż ministerstwo oczywiście może apelować, może kierować różnego rodzaju miękkie środki, sugestie w kierunku uczelni, natomiast to tak naprawdę poszczególne wydziały uczelni decydują w dużej mierze o tym, czy dany kierunek zostanie otwarty, czy też nie zostanie otwarty. Jeśli chodzi o liczbę studentów, oczywiście tutaj zwiększenie ich powyżej 2% leży w gestii ministra, niemniej jednak jest to pewnego rodzaju, jest to odpowiedź na inicjatywę płynącą z danej uczelni. Bardzo dziękuję. Następne pytanie z sali, bardzo proszę. Tu jest mikrofon. Proszę bardzo.
Andrzej Sosnowski, Mazowiecki, wicekurator oświaty. Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj województwo mazowieckie jako największe ma dość dobrą sieć szkół o profilu energetycznym. Tu obejmujemy wszystkie większe satelickie miasta, natomiast pojawia się jeden problem. O tej współpracy z pracodawcami była tutaj wielokrotnie mowa. My tu powołaliśmy taki zespół wsparcia edukacji zawodowej, ale wydaje mi się, że jeśli wielkie korporacje i wielkie holdingi nie zrozumieją, że w ramach tak zwanego CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, nie będzie współpracy ze szkolnictwem zawodowym, a nade wszystko nie będzie powiązania korporacji z kierownikami szkolenia praktycznego. Oni muszą zostać powiązani w jakiś sposób z firmami matkami, między innymi stosunkiem pracy, bo wówczas to będzie taki system kaskadowy, czyli ci kierownicy szkolenia praktycznego będą mogli przekazywać wiedzę poszczególnym nauczycielom i to jest niestety niezbędne. Według mnie, tak jak pan prezes wspominał tutaj o takiej flagowej szkole siedleckiej elektryku, tak, to jest potrzebne, natomiast według mnie trzeba iść jeszcze o krok dalej, czyli rozwijać system tych umów zobowiązujących. Niestety to jest chyba jedyny rozwój, ponieważ kresy patronackie owszem, natomiast absolwent szkoły technicznej, czy też w przyszłości branżowej pierwszego lub drugiego stopnia musi mieć wizję pewnego zatrudnienia. Jeśli to się pojawi, to na pewno odpowiedzią będzie właśnie większy nabór do tych szkół, nie tylko właśnie tych kształcących w tak zwanej szeroko rozumianej branży usług. Druga sprawa, tutaj pani dyrektor też wspominała o kompetencjach miękkich, dlatego że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pokazuje, że jednym z głównych powodów zwalniania tak zwanej średniej kadry jest brak umiejętności miękkich, umiejętności interpersonalnych. Szkolnictwo to ściśle wyspecjalizowane jest potrzebne, natomiast tu też, i to też CSR według mnie korporacji, żeby prowadzić właśnie także szkolenia z komunikacji interpersonalnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze pozwolę sobie zadać jedno pytanie, wrócę do naszych prelegentów i pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Do pana prezesa Burmana, tylko które to było pytanie, już wiem. Jak, zanim odpowiem, zanim zadam to pytanie, bardzo przepraszam, bo tak się zasłuchałam w pana o tych zdolnościach miękkich. Bardzo przepraszam, naprawdę, rozproszę mnie, zupełnie kociołek mnie jeszcze do tego rozproszę, to już w ogóle. Przepraszam. Dobrze, może podsumujmy. Ja i tak zdążę jeszcze to pytanie zadać. Jeszcze będę pana prezesa męczyć. Szanowni państwo, krótkie podsumowanie. Poproszę taką rundę, począwszy od pana przewodniczącego. Dobrze, jak to widzimy? Co możemy powiedzieć na temat tej półtorej godziny naszej dyskusji na temat kształcenia zawodowego? Postrzegam to, że potrzebne są takie debaty, tylko na ile one są słowne, a na ile będą realne, bo tutaj możemy sobie dużo obiecać i próbować robić. Niestety od lat 80., 90. Po prostu szkolnictwo zawodowe po prostu było z rynku, jakby można powiedzieć, wycinane. Dzisiaj mamy lukę pokoleniową, jest problem i coś trzeba z tym zrobić. Na pewno nie będę odnosił się, żebyśmy zatrudniali Chińczyków czy Ukraińców, bo taka tendencja jest. My jako związki zawodowe będziemy walczyć z tym, bo to są nasze miejsca pracy. Nie może być tak, że będziemy gdzieś ogrywani przez pracodawców, ale z drugiej strony chcemy zrobić wszystko jako związki zawodowe, żeby w tą dyskusję czy w te problemy różne wchodzić i po prostu z naszego doświadczenia, czy nawet oddolnych pytań, bo nieraz warto posłuchać tam od dołu, co faktycznie doskwiera, co powinno być zmienione, albo jakie elementy ewentualnie można by było wdrożyć chociażby w edukację, w szkolenia, czy w dalszy rozwój takiego młodego pracownika i jak stworzyć, powiedzmy, pewne rzeczy. Bo ja powiem dzisiaj jedną rzecz. Młodzi ludzie przyjdą do pracy, jak to będzie atrakcyjne. To nie możemy dzisiaj powiedzieć, że wypowiadamy ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, nie mamy standardów w energetyce. To jest chore. Też musimy powiedzieć o tym, że jeżeli faktycznie będziesz pracował ciężko jako energetyk, to będziesz mógł odejść na
na przykład na emeryturę po 60 roku życia, bo ty w szczególnych warunkach pracowałeś. Ty jesteś już zorany i po 60 roku życia jest trudno na SUP wchodzić. Żeby nie było, że dwóch młodych będzie linką wciągać gościa na górę, żeby on tam coś zrobił. No bo to też musimy na to popatrzeć w taki sposób. Na przykład różnego rodzaju jeszcze inne dodatki, które dzisiaj się mówi, że one muszą zniknąć. No nie, spróbujmy to inaczej ubrać słowa. To nie musi być zniżka energetyczna, bo to też energetyków obraża. My mamy zarobić na energię. My mamy mieć pieniądz i zapłacić, a nie, że ktoś mi daje, mam przywilej. Więc to były elementy, gdzie młodzi ludzie przychodzą do energetyki i mówią tak, aha, będę miał jubileusz po iluś latach pracy, aha, będę mógł trochę wcześniej wejść na emeryturę, to też jest ważne, aha, będę miał inne dodatki i tak dalej, ta emerytura może będzie inaczej wyglądać. To są te elementy, gdzie będą przyciągać ludzi. A dzisiaj jest wręcz przez wiele lat robiona odwrotna właśnie, odwrotne działania. No i przede wszystkim, na litość boską, proszę was, pracodawcy, szanowni, bo my jesteśmy z wami całym sercem, odbudujmy te miejsca pracy, nie likwidujmy ich za pieniądze, bo to jest naprawdę, no dzisiaj będziemy mieć wielkie problemy, za parę lat już mamy. No średnia montera 55-53 lata i nie ma młodych ludzi. Więc to jest to wszystko, co powinniśmy zrobić. Być otwarci, być dla młodego człowieka atrakcyjni i stworzyć mu właśnie tą atrakcyjną, dobrą, stałą pracę. Nie żeby to nie było, że ja przychodzę, się boję, bo znowu jakiś program restrukturyzacyjny i za pół roku znowu będą zwolnienia. No nie możemy budować takich stereotypów. Na pewno ciekawa debata, ciekawe tu pomysły, ciekawe rozwiązania, ale ja mówię, ile słów, a ile czynu. To jest też bardzo ważne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni Państwo, może bardziej taka nieuczesana myśl niż pewnego rodzaju podsumowanie, bo do tego się nie poczuwam. Natomiast proszę zauważyć, że wraz z podnoszeniem jakości kształcenia zwiększa się, jako jedno z narzędzi wykorzystywane jest wzrost mobilności, tak? Choćby chodzi o to między innymi, żeby tak nasi studenci wyjeżdżali za granicę, żeby tam mogli zobaczyć, nauczyć się, dowiedzieć się czegoś, pracować na nowych instrumentach, w nowych laboratoriach, ale to jest również pewnego rodzaju zagrożenie, gdyż zwiększona mobilność oznacza, że tak naprawdę troszkę mniej przytrzymywani są oni tutaj w kraju. Jeśli on jest bardzo mobilny, udało mu się wyjechać na studia, tam się w jakiś sposób odnalazł, to również jest to pewnego rodzaju ryzyko, że on za poszukiwanie pracy również wyjedzie za granicę. Dlatego pewnego rodzaju wyższy poziom kształcenia, tym również większe ryzyko, że tak naprawdę konkurentami o tego pracownika nie są tylko poszczególne firmy w Polsce, ale również firmy, które funkcjonują poza granicami naszego kraju. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy w takim gronie dyskutować na temat branży energetycznej. Możemy spotkać się z najważniejszymi właściwie przedstawicielami tej branży. Możemy wysłuchać Państwa głosów, a my jako resort edukacji staramy się nadążać za tym, czego oczekuje rynek pracy. Aczkolwiek tutaj chcę powiedzieć, że tak naprawdę to wszystkie kraje europejskie, tak jak się spotykamy w pracach, w grupach roboczych, również o to się starają i współpracujemy tutaj też i z ambasadami Szwajcarii, Niemiec, Austrii. Dyskutujemy na roboczo o tych problemach, z którymi zmagają się tak naprawdę wszystkie kraje. My chcemy szybciutko nadążać za potrzebami naszego rynku pracy, bo my wiemy o tym, że jaka jest nasza struktura gospodarcza i że my musimy wypracować sobie ten nasz model kształcenia zawodowego. Także tutaj stawiamy przede wszystkim na to, aby zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego, tak jak pani minister zwróciła uwagę, musimy spojrzeć na ucznia, który powinien uczyć się z pasją tego zawodu, powinien później z pasją realizować się zawodowo, pracując w danym zawodzie. Dlatego też musimy to wszystko jako resort ze sobą kompleksowo
połączyć tak i stworzyć takie rozwiązania, żeby były optymalne, żeby kształcenie zawodowe było zarówno atrakcyjne, jak i elastyczne. Być może za mało tutaj troszeczkę było powiedziane na temat doradztwa zawodowego, bo to jest coś zupełnie nowego, co rozpoczyna się od 1 września 2017 i to jest doradztwo zawodowe, które jest skierowane na ucznia, który powinien w ramach tych godzin dedykowanych doradztwu powinien zapoznać się z zawodami, z tym, co oferuje rynek, co ewentualnie w przyszłości mógłby robić. Także staramy się tutaj mocno, aby to kształcenie zawodowe było zarówno atrakcyjne, jak i elastyczne, ale przede wszystkim we współpracy z pracodawcami. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w połowie podsumowania, tylko rzeczywiście zwrócę uwagę na jedną rzecz. My tutaj mówimy o pewnej zmianie w patrzeniu na ucznia. Patrzymy tutaj na podmiotowość ucznia, prawda? Do tej pory można powiedzieć, że odbieraliśmy uczeń jako pewną masę, zupełnie taką bez jakiejkolwiek indywidualności. W tym momencie rzeczywiście widzę ze strony państwa resortu, że będziemy się po prostu przyglądać tym najlepszym i będziemy stwarzać wszelkie warunki, żeby rzeczywiście ta młodzież chciała kształcić się na kierunkach bardzo trudnych i też takich, które mają ogromny potencjał, ogromną przyszłość. Bardzo proszę jeszcze, panie dyrektorze. Więc szanowni państwo, no musimy iść do przodu, patrzeć w przyszłość. Przede wszystkim nie patrzeć na siebie, ale patrzeć w tym samym kierunku. W kierunku, który da ten rozwój, tę innowacyjność. Wspólnie podejmować działania współpracy z spółkami nadzorowanym przez pana ministra Tchórzewskiego, ministra energii, a tak samo z innymi resortami, bo to jest bardzo ważne i to nie tylko odbywa się na poziomie, ta dyskusja tutaj naszych resortów i branży energetycznej, ale podejrzewam, że to jest ogólny temat dla całej gospodarki, bo te problemy, jeżeli chodzi o kształcenie i edukację, są na każdym poziomie, więc a dla nas, dla branży energetycznej jest bardzo ważne, żeby to kształcenie następowało w bardzo pozytywnym, na bardzo pozytywnym poziomie, bo jest bardzo, bardzo ważne przygotowanie, polityka energetyczna państwa, która nas wszystkich obejmuje i to jest jedno z najistotniejszych elementów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, wróciłam już do pana. Z pytaniem czy z podsumowaniem? Z pytaniem najpierw. W jakim zakresie branża energetyczna jest zaangażowana w tworzenie zintegrowanego systemu kwalifikacji? Czy to zaangażowanie jest optymalne, czy jest poczucie niewykorzystania potencjału branży w tym zakresie? Proszę państwa, każdy pracodawca, każdy przedsiębiorca musi być odpowiedzialny w tym, co robi. I to nie tylko w danej chwili, ale z myślą, z perspektywą, co będzie w najbliższych latach, żeby ten biznes był dla wszystkich opłacalny i bezpieczny. Stąd też Veolia od kilku już lat bierze udział między innymi również w wyznaczaniu tych potrzeb, o których pani przed chwilą w zadanym pytaniu zwróciła uwagę. Czy to jest wystarczające? Oczekujemy wsparcia od lokalnych samorządów, od lokalnych władz kuratorium, od władz centralnych, żebyśmy razem wszyscy te szyki ścisnęli i żebyśmy razem wspólnie mogli to do przodu prowadzić. To, co było wspomniane, my nie tylko gastronomię walczą o swoich przyszłych uczniów, a później być może pracowników. My również jako Veolia organizujemy targi dla szkół podstawowych, dla szkół średnich, gdzie pokazujemy, co to jest ta energetyka, pokazujemy, robiąc otwarte drzwi w naszych instalacjach, zapraszając na zorganizowane wycieczki, nasi przedstawiciele chodzą do szkół różnego typu, gdzie prezentują, co to jest ta energetyka, co to jest to wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, jakie to są problemy, ale i jaka to jest ciekawa praca z dużymi wyzwaniami. I myślę, że jeżeli wszyscy, bo przy tym stole praktycznie wszyscy dzisiaj łącznie z państwem jesteśmy nastawieni optymistycznie, jeżeli te szeregi zostaną zwarte we właściwym kierunku, powinniśmy podążać, bo bezpieczeństwo energetyczne bez człowieka, nie osiągniemy tego bezpieczeństwa energetycznego. Człowiek był, jest i będzie podstawą. Bardzo dziękuję. Bardzo prosimy pana prezesa Topolskiego. Myślę, że
Może jak celem podsumowania, to spróbuję się odnieść jeszcze do kilku kwestii. No też musimy pamiętać, że my ten cel osiągniemy, jak sobie powiemy, że on też kosztuje. Ja tutaj bym polemizował z panem przewodniczącym, czy w taki czy inny sposób powinniśmy zachęcać naszych przyszłych pracowników czy obecnych pracowników do bycia związanymi z nami. No ja ponad 20 lat stałem, że tak powiem, zawsze razem ze związkami w różnych negocjacjach i wiemy, że jak mówimy o średniej, o tych jubileuszach i u innych, to pracownicy mówią, to jest tylko statystyka. Dzisiaj młodzi ludzie, ale już i nie tylko ci młodzi, mówią, liczy się tu i teraz. Ja chcę zarobić, ja chcę mieć stanowisko, ja chcę mieć ścieżkę kariery określoną. I to będzie tym elementem, a nie dodatki, które, że to powiem, nikt tego nie wlicza. A nuż się to trafi, to dostanę, to się będę cieszył, ale to nie jest ta perspektywa. Dzisiaj tak ludzie nie patrzą. I to tutaj dobrze wiemy, zarówno strona związkowa, jak i pracodawców, że tak to wygląda. Tauron udało się po wielu latach, po konsolidacji od 1 stycznia tego roku wdrożyć jednolity układ zbiorowy pracy, gdzieśmy praktycznie wszystkie dodatki zlikwidowali. Oczywiście te dodatki typu tam jubileusza, dodatek za energię, ja nie mówię tam dodatek za pracę na trzeciej zmianie czy szkodliwy, bo tutaj to są inne elementy. I dzisiaj pracownicy dobrze to oceniają, bo jak gdyby widzą, że tu i teraz każdego miesiąca dostają wypłatę taką, a nie inną, a nie czekają na to, co się może zdarzyć za 5 lat, gdzie niekoniecznie będzie pracował u nas. Z drugiej strony no padło pytanie, czy budować szkoły przyzakładowe, wrócę do starej nomenklatury, czy my jako przedsiębiorcy chcemy tego robić. No pamiętajmy, że chyba nie powinniśmy budować takiej sieci, bo będzie ona nieoptymalna, to będą koszty. No pamiętajmy, że dzisiaj w świecie energetycznym mamy dwa rynki. Rynek jako rynek, czyli konkurencja i rynek regulowany. Jeżeli my będziemy nieoptymalne koszty ponosić, to tam, gdzie jest rynek, no to albo on odpowie, że tą usługę w całej Polsce trzeba będzie kupić drożej i wszyscy będą według takiego samego stanu móc kalkulować tą usługę, ale jest rynek regulowany, chociażby jak dystrybucja, jak systemy gazowe czy systemy ciepłownicze, gdzie to musi społeczeństwo ten ciężar ponieść. No przecież zdajemy sobie, jak tutaj wszyscy siedzimy, sprawę, że ten ciężar na to szkolnictwo, na te szkoły, które my chcemy ponieść, no chcemy przenieść przez taryfy tak naprawdę, no bo nie ma innej możliwości. Każda złotówka wydana musi mieć pokrycie w taryfach przedsiębiorstw regulowanych. No i tutaj się zwracamy oczywiście i cieszymy się, że jest Ministerstwo Energii z nami, no bo to musi zostać uznane, te impulsy, ta komunikacja musi pójść, że to jest kierunek, że to jest koszt uzasadniony. No i też nie chciałbym, żeby był nieoptymalnie nieuzasadniony, dlatego ja osobiście jestem przeciwny odbudowywaniu szkół przyzakładowych, bo jest na tyle dzisiaj sieci szkół, jest kadra, są zasoby, trzeba to tylko odpowiednio zorganizować, a my się włączymy. My się włączymy w ciężar tych pewnych kosztów, ale według tak zwanej organizacji zwinnej jest potrzeba 5, 6, 8 lat kształcić taki zawód, będziemy go kształcić, będziemy go sponsorować, będziemy prowadzić tego młodego człowieka w zamian za ten program lojalnościowy, który później on dla nas powinien jakby odpracować to, co do niego włożymy, ale też chcemy, żeby nie wydawać absolutnie ani jednej złotówki w sposób no, niezamierzony czy nieuzasadniony, tylko tyle, ile jest potrzeb, wykorzystując organizację czy infrastrukturę oświatową, a tylko kierunkując właśnie zawody, programy nauczania w taki sposób, żeby tę odpowiedź tutaj uzyskać. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze Panie Prezesie na koniec. Dziękuję bardzo. No, znajdujemy się w takim gronie, że widać, że ze wszelkich stron płyną sygnały, że jest szansa na rozwój tego szkolnictwa zawodowego w obszarze energetyki we właściwym kierunku. Ja bym może tytułem podsumowania dorzucił ten przekaz, który chciałbym, żeby wybrzmiał, że w energetyce nie mówimy tylko i wyłącznie o replikowaniu miejsc pracy czy replikowaniu pewnych kompetencji, umiejętności, choć to, co mówiliśmy o luce pokoleniowej, to jest oczywiście bardzo twarda i prawdziwa teza. Ale energetyka się rozwija, a nie zwija w Polsce. Tak? Tutaj, to jak też wspomniał Pan z Ministerstwa Energii,
mówimy o wielu dodatkowych programach, jak realizowanych czy w grupie kredytowej PGE, czy w innych miejscach, e-mobility, czyli mówimy o samochodach elektrycznych, tak? Mówimy o smart gridzie, czyli tak inteligentnych sieciach, licznikach, rozwijaniu nowych instalacji, mikroinstalacji na przykład energetyki odnawialnej. To jest w tym momencie duży potencjalnie segment rynku pracy, nie związane tyle z replikowaniem, co z tworzeniem nowych miejsc pracy. Więc jak słyszę z ministerstw, że jest zainteresowanie takimi kierunkami kształcenia, że jest otwartość na to, aby pracodawcy się angażowali w tworzenie tych programów, tak? To jest właściwy kierunek. My jesteśmy w dobrym gronie, tak? Kuratoria oświaty, pracodawcy, decydenci, no i media, tak? Mówimy o tym, że naprawdę jest silna potrzeba, żeby nie tyle nawet promować, co rzetelnie informować o tym, że energetyka ma szansę się rozwijać, tak? Czyli to jak był ten fajny przykład gastronomii, to tutaj faktycznie energetyka też potrzebuje odbudowania czy zbudowania tego rzeczywistego wizerunku, że to jest świetne miejsce pracy z potencjałem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przyznam, że wczoraj w momencie, kiedy przeglądałam informacje zapowiadające naszą debatę, przeczytałam wiele komentarzy wielu młodych ludzi, którzy tak jakby naprowadzili mi troszeczkę też na dzisiejsze pytania. Jeden sobie zachowałam i wydrukowałam, ponieważ przepięknie napisał młody człowiek. Chciałam Państwu fragmencik tylko zacytować i zaapelować za chwileczkę do niego. Radek, 21 lat, w kwietniu 2016 skończyłem technikum na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Byłem pierwszym rocznikiem na tym kierunku. Jak przyszliśmy, to nie było nic, żadnej pracowni. Wszystko powstawało razem z nami. W pierwszej klasie uczyliśmy się posługiwania narzędziami, bo nauczyciele jeszcze nie wiedzieli, czego mają nas uczyć. W drugiej klasie pojawił się podręcznik. Później opisał całą swoją drogę edukacji i na koniec napisał, że niestety nie pracuje w zawodzie. Drogi Radku, może nie będę cię namawiać do tego, żebyś wrócił do szkoły zawodowej, ale chciałabym, żebyś namówił wszystkich swoich kolegów, że trochę się zmienia w tej szkole i rzeczywiście patrząc po dzisiejszej debacie, po opiniach tutaj wydawanych, jest bardzo dobry klimat do tego, żebyście młodzi ludzie rzeczywiście pomyśleli o zawodach, o innych specjalizacjach, dlatego że za kilkanaście lat będziecie bardzo ważnymi specjalistami, będziecie bardzo dobrze opłacali i będziecie mieli ogromną satysfakcję z tej pracy. Ostatnie zdanie, na koniec chciałam Państwu tylko rzucić, parafryzując Jana Zamoyskiego. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży kształcenie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Naszymi prelegentami byli pan już w tej kolejności Roman Rutkowski, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Pan Bartosz Szota, radca generalny w Departamencie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pan Marcin Rupiński, dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej i Analiz Ministerstwo Energii. A także pan Sławomir Burman, dyrektor do spraw operacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. Pan Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu Tauron Dystrybucja oraz pan Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna. Dziękujemy bardzo. Dzisiejszą debatę przygotowała Gazeta Polska, prowadziła nią Dominika i Aleksandra Świkszcz. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy na lunch.